Pasta, której przygotowanie zajmie Ci tylko 5 minut. Jest banalnie prosta w przygotowaniu i obłędnie pyszna w smaku. Zapisz przepis na później i ze smaku jej razem ze mną. Zaczynamy. Przygotuj filety z ja użyłam te w zalewie cytrynowej. Przełóż je do miski, dodaj szczypiorek. 4 łyżki ogórtu greckiego, 2 łyżki majonezu bazyliowego, sok cytryny, sól oraz pieprz. Całość dokładnie wymieszaj. I pasta z tuńczyka gotowa. Możesz ją podawać na chrupiącym pieczywie lub na sałacie rzymskiej. Wszystko zależy od tego, z czym najbardziej lubisz jeść taką pastę. Dokładne składniki znajdziesz w opisie. Smacznego!